Cześć, tu Sandra. Dzisiaj poopowiadam Wam o śnie. Mówicie, się, że dzieci bardzo małe wyłącznie śpią i jedzą. I tak rzeczywiście jest, bo tego snu potrzebują bardzo więcej. Czy jednak zastanawialiście się, e, ile snu potrzebują dzieci w przedszkolu Więc, e, i może w żłobku? Więc dzieci w żłobku, czyli między pierwszym a trzecim roku życia, potrzebują nawet od 12 do 14 godzin snu, czyli całkiem sporo. Oczywiście wliczają się też w to drzemki. E, dzieci Ciut starsze już te przedszkolne, dobrze, żeby spały co najmniej 11-10 godzin, to zapewni im na pewno lepsze funkcjonowanie w ciągu dnia i to jest tyle godzin, ile potrzebuje maluch do odpowiedniego rozwoju. Nieprzypadkowo mówimy o tym, że kiedy dziecko śpi, to rośnie. Wszyscy znamy korzyści regularnego snu, i oprócz właśnie tego, tych zmian fizycznych, czyli to, że dziecko rośnie, ma też moment, żeby ułożyć sobie sprawy emocjonalne i wszystkie informacje, które przetwarzało przez cały dzień. Ma też okazję się wyregulować. I co ważne, o czym wspominają lekarze, regularny sen i dobry sen wpływa też, wpływa też i obniża ryzyko otyłości u dzieci. To są argumenty, które przemawiają za tym, aby dobierać odpowiednią ilość snu. Jeżeli jednak obserwujemy u swoich dzieci e, problemy ze snem, problemy z zasypianiem, problemy z przebudzaniem się w nocy, to jest to zdecydowanie kwestia do obserwacji e, pod wieloma względami przede wszystkim należy przyjrzeć się rutynie dziecka w ciągu dnia, odpowiedniej ilości e, fizycznych, aktywności, które uregulują sen, ale też takich, takie rzeczy wpływają na sen jak e, odpowiednia dieta, ale też e, skupiłabym się na, aby sprawdzić wyniki krwi dziecka, czy być może poziom cukru może wpływać na to, jak dziecko śpi lub jak zasypia. Myślę jednak, że rutyna i regularność w ciągu dnia mogą doprowadzić do tego, że ten sen się ułoży, wyreguluje i będzie dla dziecka bardziej komfortowy. Częste trudności ze snem mogą być też objawem przeżywanego stresu przez dziecka i jego emocjonalności w różnych sprawach, które wydarzają się w ciągu dnia. Może warto podpytać w w przedszkolu, poobserwować dziecko w relacjach z rówieśnikami, jak sobie radzi, czy są sytuacje dla niego stresujące, bo być może to ten obszar wpływa później na jego sen. Proszę sobie wyobrazić, że podczas snu, kiedy organizm, ciało się wycisza, do dziecka w takim momencie powracają te stresy. Stresowe rzeczy i te stresowe sytuacje, dlatego powodują częste wybudzenia, czasami koszmary senne, czasami bardzo głośny krzyk. Warto więc poobserwować też w tą stronę, czy to nie jest przyczyna stresu. Jeżeli chodzi o samo zasypianie, warto też poobserwować przestrzeń, w której dziecko zasypia. Jak wygląda jego sypialnia? Czy nie ma zbyt dużo rozpraszaczy co do tego snu? Intensywnych kolorów, mnóstwa rzeczy gdzieś nad buzią główką. Ale też poobserwować, czy nie jest na przykład za gorąco, czy dziecko ma odpowiednią poduszkę, czy chętnie w tym łóżku spędza czas, czy jest po prostu mu wygodnie, żeby zasnąć i żeby spać spokojnie. Bardzo dużo mówi się o higienie snu, o rutynie przed Snem. I myślę, że to jest taki bardzo ważny warunek, żeby ten sen przyszedł spokojnie i żeby przebiegał w ciągu nocy, właśnie spokojnie i bez żadnych komplikacji. To, jak wygląda cały dzień dziecka, będzie wpływać potem na jego sen, czyli więc ilość niebieskich ekranów, dostępu do niebieskich ekranów, możliwość ćwiczeń fizycznych, zabaw fizycznych, możliwość spędzania czasu na powietrzu. trust tuż przed snem, czyli jak wygląda ta rutyna, i że właśnie rutyną być powinna. Czyli czy najpierw kolacja, kąpiel, książka, jak wygląda to, jak dziecko już wie, jakie sytuacje będą po sobie, i przed samym snem nic go e, nie zaskoczy. Myślę, że dieta w ciągu dnia jest równie ważnym elementem, jak będzie wyglądał potem sen i jak te składniki odżywcze, czy zdążą się przyswoić, czy one są e, zdrowe dla dziecka, więc myślę, że kwestia diety też jest bardzo ważna, ale też nauka, odpoczynku, żeby podczas całego dnia mnóstwa wyzwań, mnóstwa bodźców dziecko miało czas na to, żeby chwilę odpocząć. Wtedy przed samym snem ta nauka odpoczynku może dać efekty, że dziecko będzie wiedziało, że to już jest ten czas wyciszenia. Przed samym snem należy pamiętać o tym, że organizm pobudzony w, w ciągu całego dnia i przy przyjmowaniu dużej ilości bodźców rzeczywiście potrzebuje wyciszenia. Czy przez delikatne głaskanie, czy być może rysowanie po plecach. Dać znać taki fizyczny dziecku, że teraz przechodzimy do spokojniejszych aktywności, którymi właśnie jest sen. Książka jest zawsze dobrym pomysłem, ale przed snem spokojne opowiadania rodzica mogą skutkować to, że dziecko rzeczywiście się wyciszy, no i poczuje, że to już czas zamknąć oczy. Podczas skoków rozwojowych, których możemy obserwować u swojego dziecka, ten sen również może się trochę zmienić. Dziecko może chcieć trochę później chodzić spać, właśnie wybudzać się w nocy albo. W stawać bardzo, bardzo wcześnie. Musimy pamiętać o tym, że podczas snu jego układ nerwowy też się kształtuje, daje o sobie znać, dlatego ten sen, sen przy skokach rozwojowych może się troszeczkę różnić. Przyjrzyjmy się, dlaczego dziecko wybudza się w nocy, lub właściwie czego potrzebuje. Czy sygnalizuje nam, że potrzebuje pić, czy sygnalizuje nam, że potrzebuje być blisko nas, czy potrzebuje po prostu e, przebudzenia się, chwila zabawy i znowu zasypia, bo tak też się zdarza. E, proszę mi uwierzyć, że ten etap, kiedy dziecko wybudza się w nocy, e, możemy obserwować, jesteśmy na to czujni, ale jest to normalne w rozwoju dziecka, że te przebudzenia się pojawiają. E, fazy Snu są nieco zaburzone i być może potem funkcjonowanie w ciągu dnia będzie trochę trudniejsze dla dziecka, ale to jest bardzo rozwojowe, że dziecko się przebudza w nocy. My oczywiście się temu przyglądamy, próbujemy dojść do tego, czego dziecko potrzebuje podczas tego przebudzenia. Czasami naprawdę takie proste elementy, jak właśnie trochę przewietrzenie pokoju, czyli po, czy po prostu butelka wody obok może pomóc przy tym, żeby dziecko spokojnie spało. I nie wyregulowało się w ciągu nocy. A teraz nie śpimy, tylko subskrybujemy nasz kanał. W pierwszych miesiącach życia dziecka rzeczywiście dziecko jest gdzieś bliżej rodziców i bliżej ich łóżka, a nawet z nimi czasami śpi, żeby to było wygodniejsze dla rodziców, czy przebudzenia w nocy, przewijanie, karmienie i tak dalej. Jednak przychodzi moment, że dziecko w wielu sytuacjach y, takich dnia codziennego jest samodzielne i wtedy też fajnie, żeby ta samodzielność w spaniu pojawiła się. Oczywiście raz na jakiś czas, kiedy dziecko z nami śpi lub kiedy się przebudzi i do nas przychodzi, Chodzi, bo to też jest bardzo normalne, że takie się dzieje. Nie jest niczym złym. Jeże... Natomiast jeżeli Cały system rodzinny, podporządkowany jest po to, żeby razem pójść do łóżka i zasnąć, to tutaj wróciła, zrobiłabym krok do tyłu i spróbowała jeszcze raz nauczyć tego samodzielnego snu dziecka. Co może w tym pomóc, co może zachęcić dziecko do tego, żeby jednak spało samodzielnie, to przede wszystkim przygotowanie przestrzeni dla dziecka razem z nim. Czyli wybór wspólnie łóżeczka, wybór pościeli, można ułożyć tam całą armię miszków, które będą dziecko pilnować w nocy. Nocy, ale musimy też pamiętać o takich małych elementach, które mogą blokować dziecko przed samotnym spaniem, czyli na przykład brak światła. Więc warto pomyśleć o jakiejś małej lampce lub czasami atrakcyjna jest nawet latarka blisko dziecka, żeby w razie czego mogło sobie zaświecić. Zawsze takie przeświadczenie o tym, że rodzic jest blisko i nawet kiedy dziecko będzie wołać w nocy, to my się pojawiamy. To nie jest, Dziecko nie może poczuć się wtedy samotne, bo ten strach przed spaniem samodzielnym może się pojawiać. Myślę, że musimy pamiętać też o swoim komforcie snu i o tym, jak będziemy potem funkcjonować w ciągu całego dnia, ale też jakie emocje będą się pojawiać w stosunku do naszego dziecka. Nic innego nie przychodzi mi do głowy, jak to, jak wyznaczanie granic dziecku z pokazywaniem, gdzie jest moja przestrzeń do spania, a gdzie jest Twoja przestrzeń do spania. Mogę Ci dać tą bliskość, ale ta bliskość nie musi polegać na tym, że całą noc śpimy lub właśnie ciśniemy się mocno w jednym łóżku. Um, mam wrażenie, że trudno nam wyznaczać granice w tej sferze, bo nie chcemy, żeby w nocy dziecko się mocno rozregulowało płaczem albo dużą złością. Natomiast myślę sobie, że jeżeli przez ten etap nie przejdziemy, to im dalej tym będzie trudniej. E, na przykład 6-7-letnie dziecko poinformować, że teraz już śpi samo. Myślę, że im zaczniemy to szybciej, tym lepiej i dla nas, i dla dziecka. Jeżeli coś Was jednak niepokoi lub jest coś, z czym chcielibyście zwrócić się do psychologa, zaczerpnąć się. Jakiejś informacji, to jest zawsze dobry pomysł. Myślę, że to też okazja, żeby przyjrzeć się, jak funkcjonuje cały dom, jak funkcjonują wszyscy domownicy i czy to może wpływać na sen naszego dziecka. Myślę, że taka wizyta może rozjaśnić nam też wiele kwestii, może ułatwić wejście w rutynę. No i tak jak powiedziałam, zaobserwowania zachowań całej rodziny i całego funkcjonowania domu. Książki, które mogę polecić do wspólnego czytania z dziećmi, to Zasypiam bez mamy i Hela zasypia sama. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia. Tu znajdziecie odcinek o tym, czy rodzeństwo musi się lubić, a tu jak wygląda wizyta u psychologa.